Siema widzowie, z tej strony Jaczy i Zombiaczek i na kolejnym odcinku na moim kanale. Mam, moi drodzy, dla was odcinek strapowania graczy. Mianowicie dzisiaj zrobiłem dość popularną beczkę wodną, którą dużo osób po prostu stosuje na serwerach. Jest to praktycznie taka sama beczka jak zwykła, tylko że po prostu z do góry wylaną wodą. W sumie nie wiem, co to zmienia, ale fajnie wygląda, więc po prostu taki trap zrobiłem. Na początku chciałem wam przypomnieć, że 5 marca, czyli już za tydzień, w następny piątek, startuje mój serwer speedhc.pl. Z tej okazji mam dla was do wylosowania kilka rang. A mianowicie, co trzeba zrobić, żeby wygrać po prostu tą rangę? No to musicie zostawić tutaj suba, lajka, no i przede wszystkim dzwona oraz napisać w komentarzu rzecz, którą chcielibyście zobaczyć na SpeedHC oraz dopisać obok swój nick. Ja przed startem edycji wylosuję po prostu kilka osób z tych odcinków. Jeśli w 24 godziny od tego odcinka dobijecie 1000 lajków, czyli do soboty 9:00, to pojawi na Discordzie się cała paczka tekstur paków. Link do Discorda macie w opisie. Także pamiętajcie, 5 marca speedhc.pl. Chciałbym również przypomnieć, że z kodem Zombiaczek możecie kupić produkty 10% taniej. Link do Genesis znajdziecie w opisie, a kod wam się wyświetla w tencie na ekranie. Także elo, siemandero i zapraszam do oglądania. Pozdro! Dobra, moi drodzy, ogólnie ten ziomek, z którym się właśnie teraz klepię, on przed chwilą tu był pod kuboidem, ale miałem laga mózgu i zdodałem. Na szczęście tu przyszedł z powrotem, więc zobaczymy, czy uda się go po prostu strapować teraz, tego Pixona. Tak jak mówię, no miałem laga mózgu i niestety zadałem. On, kurczę, niestety ucieka ode mnie, co mi się za bardzo nie podoba. Ja wiem, dlaczego on ucieka. Ja po prostu zjadłem sobie dodatkowego koksa, a on chyba regenki od koksa nie miał, ale on tutaj sobie, moi drodzy, przyszedł na ten równy teren, który jest, moi drodzy, specjalnie przyszykowany pod beczkę. Wiecie co, ja może założę sobie tą banię zużytą, żeby typek się na mnie jakoś sfokusował. Ona ile ma tutaj? 52% hitów. Dobra, 52% hitów ma ta bańka. Dobra, ziomeczek tutaj, moi drodzy, rzucił perełeczkę. Ja sobie spróbuję tutaj przebiec tym tunelem, bo że ten tunel jest tak oczywisty. Okej? Okay? No i mamy go w beczułce. Piękna sprawa. Od razu pierwsze podejście i ziomek wpadł do beczki. Także elegancko, podoba mi się to bardzo. Ja pierdzielę. O, wpadł też tam, lol, dobra, myślę, że tam nie wpadł. No dobra, mamy go w nogach. Nie, gdzie on jest? Chwila, gdzie on jest? A, na jumpie skacze. O ty kurczę, skubańcu, o ty skubańcu, czekaj, muszę cię tu jakoś. A, nie mogę cię zabudować. No to kurde, nie przemyślałem tego, że po prostu jak ktoś tu wpadnie, to będzie mógł po prostu skakać. No, trzeba będzie to jakoś za chwilę zabudować, coś takiego. Dobra, on perłę wyrzucił. Wrzućmy go po prostu jeszcze raz tam, do tego. Okej? Okay? Dobra, wpadł elegancko, on już chyba więcej perł nie ma, tutaj nasz kolega. Niestety do niego wpadliśmy przez własną głupotę. Też przez własną, przez moją głupotę tutaj wpadłem. Dobra, on je koksa. On je koksa tak samo jak ja i jest on też również na koksie. Dobra, spróbujmy go jakoś tutaj sklepać. Wpadłem tutaj do niego, więc za bardzo tutaj mi to nie pomoże, ale spróbujemy jakoś go po prostu tutaj pokonać. Nie wiem, ile on ma refili. Wydaje mi się, że może ma jednego refila mniej, ale wiecie co? Bo on zjadł koksa po mnie, to ja spróbuję, o właśnie, perę sobie stąd wyrzucić i po prostu go tutaj postrzelam trochę z łuku. Dobra, jemu się regenka od koksa skończyła. Ja myślę, że sobie zmienię seta. Zmienię sobie seta. Dokupię sobie stręża, makro mam włączone i do niego po prostu skoczę i zobaczymy, może się uda gościu, żeby polizał. Jestem w razie co na drambuście. Okej, okay, nie wiem, co on zjadł, koksa czy refila zjadł? Chyba, nie, dobra, refile, on je refile tak samo jak ja. Mam nadzieję, że tutaj nie zginiemy. Dobra, pada mu bańka. Coś mu padło, ale nie wiem co. Okej, okay, zginął sobie elegancko. Oddam mu zaraz itemy, bo ten gość tutaj przyszedł drugi raz. Dobra, moi drodzy, zaraz spróbujmy znaleźć kolejną. On w szoku, no tak jak mówię, on za pierwszym razem nie zabił, no ale teraz nie udało mu się nie zabić. Moi drodzy, ogólnie Pixon tutaj tepnął, żebym mu oddał itemy i nastąpi jakaś dziwna sytuacja. Mianowicie przyszedł tu jakiś gościu, jakiś Alex, totalnie bez seta. Tak z dupy po prostu przyszedł, tak z dupy tu przyszedł, nie wiem skąd on się tutaj wziął. Ma jakieś, on ma jakieś porąbane lagi. Chłop ma więcej 10 tysięcy pingu, zobaczcie to. Jakie gościu ma lagi, nawet nie da się go normalnie klepać. Muszę go chyba wrzucić do Pixona, bo ja nie mam koksa. Ja niestety nie zdążyłem się, widzowie, dobrać. No więc trochę słabo wam powiem, szczerze mówiąc. Dobra, wrzućmy go do Pixona, czy on tam... Dobra, wpadł do tego Pixona. No i elegancko, i Pixon go sklepał, patrzcie. Teraz pierw strapowaliśmy Pixona, a teraz zrobiliśmy zajebiste kolabo i pokonaliśmy tego zioma. Oddawałem itemy Pixonowi, gość tutaj wskoczył na dół na łeb, chciał mnie zabić, ale nie miałem koksów, na szczęście mu się nie udało, więc po prostu elegancko. O Jezu, że wskoczyłem do Pixona przypadkowo. Dobra, wyrzucę sobie perłę i zaraz spróbujemy strapować kogoś następnego, może ktoś tu przyjdzie pod nasz kuboid. Dobra, moi drodzy, mam tu zioma, który przyszedł pod mój kuboid, jest to ziomek z gili Cobble. Ogólnie powiem wam, że jestem gilią Cobble. Ja się dzisiaj na live rano klepałem i oni dosyć, tak jak kaczki, że powiem,
ich po prostu tutaj pokonywaliśmy. Oni po kolei wpadali do fazy i po kolei po prostu te dali. Ale żebym ja teraz nie zginął jak kaczka. Dobra, rzucę sobie refila, żeby było bezpiecznie. Mam zatem 28% użyć, także nie jest to zbyt dużo. No ale zobaczymy, czy uda się tego typa jakoś do naszej kochanej tutaj beczki wrzucić. Dobra, zmienimy sobie seta. Czekajcie, podbudujemy się, skoczmy do rudera, zmienimy sobie jeszcze buty. No i dobra, biegniemy sobie do beczki. Skończy mi się, moi drodzy, tutaj speed. A w ogóle chyba w ogóle speeda nie miałem, z tego co mi się wydaje. Dobra, biegnę sobie tutaj. Obracam się. No i gościu dostał szocika idealnego, widzę, do beczki. Pięknie. Będziemy go mieli w nogach. Wrzućmy sobie go, póki je refila. Znaczy refila, kokson. Łooo, myślałem, że poliżę. Dobra, ale miałem chwilę, widzowie, strachu. Myślałem, że poliżę, ale dobra. Udało się go na szczęście tutaj, że tak powiem, nie polizać od tego zioma. Chciałbym go wrzucić tam do tej dziury, ale widzę, że do dziury ona jest nieprzemyślana. Nie przemyślałem jej za bardzo i ludzie tam nie wpadają, bo no bardzo łatwo tam po prostu się powstrzymać przed wpadkiem do tej dziury, ale dobra, udało się go tam wrzucić. Nie wiem, czy on zjadł koksa. To jest teraz ważne pytanie, czy on zjadł koksa. Zaraz się dowiemy, czy zjadł koksa. Jeśli zjadł koksa, to po prostu zagramy to na czas. Tak, on chyba zjadł koksa, bo on nic nie je. Zjadł koksa i on wyszedł do nas antynogami. Pada mu bania i skoczę za nim od razu, bo pada mu bańka. Ale nie udało, oj, żebym tutaj nie zginął. Dobra, on chyba sobie zjadł refila. Czy teraz zjadł koksa? Ty, on teraz zjadł koksa? Nie, refila teraz zjadł. Dobra, sklepmy go, szybko. Gość jest bez koksa, on powinien zaraz zginąć. No chłopie, gin, dawaj. Na co ty czekasz? Dobra, ciśnij się jak na samych refilach. Dobra, ziomek gdzieś idzie na samych refilach. Widzicie co, ja sobie szybko zmienię seta, żeby nie było przypału. Żebym w razie co po prostu nie zginął w żaden sposób, bo jak zginę, to będzie trochę słabo. Dobra. Koksa je? Nie, co on refila zjadł, on refila je ten ziomek. Dobra, klepię go. Bo jak ja tu zginę, to ale będzie siara, on chyba nie... Dobra, banią padła. No i udało się go pokonać, chyba miał jeszcze jednego refila z tego co mi się wydaje. Nie wiem ile miałem, 4 czy 3 miałem refile. Ale dobra, udało się zioma pokonać. Trochę emeraldów tutaj z niego wypadło. Także całkiem po prostu spoko. Myślałem, że tam jest jakiś ziomek, ale to nie jest żaden ziomek. No dobra, zaraz spróbuję znaleźć kolejną osobę. Dobra, moi drodzy, mam tu kolejnego zioma pod kubą i tam jest to typek z gildii Kres. Swoją drogą, wydaje mi się, że tego zioma skądś kojarzę. Albo on kiedyś już na jakimś odcinku był, albo się do niego tepnąłem, albo mi kiedyś dał jakieś temy. No nie mogę go skojarzyć, skąd ja go znam, ale na 100% widziałem kiedyś ten nick. Ogólnie on tu przyszedł, pokazywał mi sojusz na początku, ale ja wiecie, ja tutaj chcę nagrać nek strapowania, potrzebuję jak najwięcej akcji, a ciężko jest właśnie osoby, które tutaj będą pod kuboidem, no to go zacząłem po prostu klepać. No i ziomek mnie też zaczął klepać, tak się rozpoczęła tutaj wizja wojna. On się dobrał koksa, ja mam dobranego koksa, bo ja sobie właśnie zjadłem przed koksa przed klepą, on też sobie zjadł koksa przed klepą. Dobra, on tu za mną biegnie i się przepanczował, ale nie, to jest tak majstersztykowe zrobione, widzowie, ta beczka. Że każdy tu po prostu do niej wpada, każdy ze wpada do tej beczki. Od razu mu ziomeczkowi sprzedamy tutaj panczyka. Ja pierdziele, jestem idiotą. Jestem idiotą, widzowie. O nie, zapomniałem. Mojego zioma, swoją drogą, obok mojego kuboida jest właśnie ten Puzian. To jest ziomek, którego, kurde... Ten Puzian to jest właśnie typek, który przed chwilą mnie zabił. I on jest dosyć dobry. Nie udało mi się go strapować, bo on ogarnął tego trapa. Ale on, widzę z tego, że on tu chyba będzie teraz przychodził pod kuboid i przeszkadzał w trapowaniu ludzi. I patrzcie, ziomek... A nie, dobra, poszedł sobie ten Puzian. Dobra, ten Puzian sobie poszedł, więc spoko. Myślałem, że on tu będzie teraz stał i będzie przeszkadzał. No ale ten Puzian ogólnie mi przed chwilą, widzę, je zabił. Nie będę pokazywał tego w odcinku, bo on mnie zabił ani nie w trapie, ani nigdzie, więc bez sensu to po prostu pokazywać. Dobra, ziomek za mną biegnie, ten Hazer. No i zobaczcie, typek 400 rankingu i od razu wpadł do trapa. A ziomek, który miał 1500 rankingu, czyli ten Puzian, no to na tego trapa nie dał się nabrać. Także spoko. Ten ziomek... To on zjadł koksa czy co zjadł? Dobra, nie wiem co ten typeczek zjadł, ale dobra, wpadł elegancko do tej dziury tutaj naszej. O, szkoda, że ja nie zrobiłem sobie właśnie tego na piston czy coś takiego. No ale nie przewidziałem tego w sumie, że... A! On ostatnią perę zmarnął. Dobra, typeczek nie ma więcej pereł. Wiecie co, jak on nie ma więcej pereł, to po prostu idę sobie go w nogi tutaj poklepać. I tyle. No bo on stąd po prostu nie wyjdzie, gdyż nie ma ani żal jednej perek. Ale że nogi! Napiszę mu dwukropek D. O, banią padło, dobra, elegancko.
Najpierw mu napisał, ale że nogi. No okej, okay. Zdał się ziomek strapować, także fajnie. No, powiem wasze, że tych ziomków, którzy mają... A szkoda, SSM, choć... A, no to prawda, bo ten ziomek chce zrobić ze mną screena, zanim się tutaj zaczęliśmy klepać, jak tu przyszedł. No dobra, zaraz spróbujmy strapać kolejną osobę, a temu ziomkowi oddam zaraz itemki. Moi drodzy, zobaczcie to. Typ 400 rankingu. Ja pierdziela do mnie z wędki. Ty, nie wiem, czy to jest jakiś ziomek, ktoś z topki na multikoncie, czy o co chodzi, ale ziomek ma 400 rankingu i szczerze powiem, że nawet się dobrze klepie. Dobra, on będzie tak na mnie napalony, bo on ma 400 rankingu, to sobie od razu po prostu widzę, wskoczymy po prostu tutaj elegancko pod beczkę. Musimy takie duże, strasznie duże koło zatoczyć, ponieważ no ta beczka jest z innej strony niż to ja byłem z tym ziomkiem. Dobra, może go obijmy go trochę, może poliżę? Ten ziomek, ach, nie poliżę, bo... Dobra, zmieniłem szybko seta. On chyba też zmienił seta, ma disco zbroję. Nie wiedziałem, czy on zmienia seta. Dobra, widzowie, zatoczmy to wielkie koło tutaj dookoła kuboida. Dobra, nie wiem, w sumie pobiegnę tutaj po tym wyrównanym. No, po tym wyrównanym tutaj, widzowie, elegancko przebiegnę. No i pobiegniemy tutaj w tym tunelu sobie elegancko. Ten tunel jest tak świetnie przygotowany, że ludzie się naprawdę na to nabierają. Tylko oby on się nie przepanczował, ten ziomas. Ty, nie gadaj, że go zlagowało. I wpadł, ale go zlagowało, nie, co? Co to było? Ja, ale jaja! Jaja jak berety, widzowie! No nie gadajcie, że go zlagowało i przez to tam nie wpadł! Ale skam! Ale skam, widzę, jeszcze stręża nie miałem, ty! Co to miało być? Wytyfy! Dobra, jest to koksa! No ale jaja! I to jest jakiś wędkarz jeszcze cholerny, ty, bo gościu tu wędkę co sekundę używa. Ja dupia, dobra, opierdzielił koksa chłop. Opierdzielił koksa chłop. I co, on na rzewkę idzie teraz? Co on robi? On tu klepi zioma. Nie, co ten typeczek robi? Gdzie on jest? Tutaj jest. Ale tu stypa pod tym kuboidem, ja pierdzielę. Tyle ludzi pod tym kuboidem teraz przychodzi, że to jest masakra. Dobra, on mnie na wędką tutaj ostro nadupcza, żeby nie polizał tylko. Dobra, na szczęście nie polizałem. Dobra, English tutaj przyszedł. I spróbujemy tego typa sklepać, ale jak go tak zlaguje, to mogłoby go trochę na dłużej zlagować, jak już go tak laguje, co? Nie wiem, czy ten typek na jakimś autolagu ciśnie, czy co, że go tak laguje. Dobra, wpadł elegancko do dziury, podoba mi się to, tu nam już chyba raczej nie ucieknie. Dobra, pada mu bańka. No, poda typeczkowi bańka. I co? I zabiliśmy sobie go elegancko. No dobra. Jest elegancki killek, co prawda to nie było strapowanie, bo gościa zlagowało, ale można powiedzieć, że wpadł do trapa. Tyle, że po prostu szybko perę rzucił na tym lagu. No dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że każdy z was zostawi łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i co, życzę wszystkim miłego dnia, pozdrawiam tutaj razem z Englishem. No i trzymajcie się, na razie i yo, pozdro!